Siemanko, w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmujemy się Audi. Mamy pierwszą usterkę, a bardziej to wada fabryczna, pompy wody. Przy jakim przebiegu? 60 tysięcy mamy przebiegu, czyli standardowo. Tak więc będziemy za chwilę to próbować wyszarpać. A nasz sposób będzie trochę inny niż wszystkie szkoły, bo przeważnie wyciągany jest kolektor dolotowy. A my zrobimy to inaczej, to znaczy zdejmiemy zderzak. Lampy, cały pas przedni. Bo i tak wodę trzeba spuścić, więc no troszeczkę więcej zabawy, ale dostęp elegancki i mniej szkód będzie. Nie trzeba zdejmować, tak. Będzie kolektora, mamy nadzieję. A jako, że już to robiliśmy, to tutaj moment i jak to Wazłap mówi, moment, cyk, fuch i robota będzie zrobiona. Ma być szybko, a czy się uda, to zobaczymy. Tak, potem najwyżej będziemy. Pozaznaczamy sobie tutaj miejsce, żeby z powrotem wrócić na te same. Chociaż jeszcze po ostatnich tych, tutaj mamy takie znaki, więc pasowanie dalej będzie te same. Filtr wywalamy, odłączamy akumulator. Te wszystkie tutaj wiązki od pirotechniki i tak dalej trzeba odłączyć, żeby no to nie przeszkadzało później, nie wyrwać żadnego kabelka. No i tu przewody od chłodnicy odłączyć. I wszystko zdjąć na bok, no bo nie mamy maszyny do klimy, więc klimy nie spuścimy, więc musimy to na bok tak wychylić, tak jak kiedyś. Wtedy. No ale myślę, że będzie lepsze dojście, no żeby nie ruszyć tego kolektora, bo to wiadomo, zaraz jakieś teflony na wtryskach mogą pójść. No a tu w naszych okolicach to takich majstrów, co by to nam zrobili od ręki, to nie ma. No i co, trzeba się brać. Puszkę filtra wywalić, trzeba już jest kawał miejsca. To tutaj szczegółów zdejmowania zderzaka i tak dalej, to chyba nie musimy pokazywać. Takiego timelapsa tutaj w tym momencie zrobimy. Jak będziemy już bliżej, to będziemy pokazywać, co rozpinamy. Na pewno tutaj ten wąż będzie rozpięty już, żeby tą rurkę odkręcić tu. No zobaczymy po kolei ten i później w międzyczasie coś będziemy pokazywać. Kosteczki tu idą tak, trzeba to odpiąć, tu odpinamy od przepustnicy i potem tu wiązkę na bok całą zabierzemy. Jak i tam podłączamy. Aktualizacja prac. No co, zdjęliśmy zderzak nadkola, oczywiście trzeba było po kolei, no bo jak widzicie tam te nadkola na chama zginąć, no to popękają wam. To lepiej to zdjąć normalnie i puszka filtra wyjęta, płyn chłodniczy, płyn spryskiwaczy spuszczony. Chłodniczy, no to wiadomo, się tam pozostawało już tutaj.
Bierzemy się teraz do rury do lotu od intercoolera. I co? I później tutaj wypniemy główne złącze. Tam wypniemy główne złącze, tylko jeszcze trochę elektroniki podłączamy. I co? Wiązka do czujników tutaj, do radaru. Tutaj poczyścimy te chłodnice, bo tu kurczę, patrzcie, niedawno było składane, a jakie zabite, nie? No i ten. Co dalej? Dalej będziemy już tam mieli więcej dostępu i całą belkę ściągamy. Aktualizacja, jak widzicie już mamy pas zdjęty z chłodnicami i tak dalej, wentylatory. Teraz zabieramy się za ten makaron. Te węże wszystkie ten trzeba będzie pewnie zdjąć. Tak, tę rurę. I tutaj się dostać. Wszystkie węże od intercoolera, czyli ten i ten też do wywalenia, bo nie wsadzisz ręki potem tam. Te wiązki, wszystko na boki. No ale trzeba zrobić zdjęcie. I przepustnica. Nie, chyba. No to zobaczymy, dobra. No. Dobra. Chwila. O kurwa. Chodź tu kurwa do tatusia. O, pokaż gdzie je obolało. Co je obolało? No tam zobaczysz jak ona mokra. Tylko tam zostało. Ty ona tutaj oleciała tak jak na samochodzie. O tu leciało, tu się skroplało i tu krople wisiały. Może krócic pękł. Ale... Na początku myślałem, że tu szczelka. Nie? No może tu co? Ale to już tutaj było mokro, a może to leciało krótcem. Ja to bo... tak myślę, że te krótce siadają. Się... Ja to myślę, że to prędzej tymi krótcami leci niż tymi pompami. To będzie cały ten. O, uszczelka została to. Dobra, a wyjmij krócic. Kurwa, syn. No. Się zasso. Ja myślę, że to jest słabe ogniwo, bo tam największa na niego temperatura idzie, jest cienki i tak dalej. Jeszcze ten pasek zaraz zobaczymy, czy go zdjąć. Jest. Pokaż. Myślę, że to tak obojętnie? Nie wiem. Siedział znakiem Audi do tego wymiennika. No dobra,
wyciągnięte, wyciągnięte. Więcej i więcej rozbierania niż to warte, ale no, spaghetti. Tak, już zakończyliśmy wyciąganie pompy. Zostanie trochę to wymyć, wysuszyć. Ten cały syf, który tam się ostał i trzeba będzie zamówić części. Zamówimy części i co? Później składamy, nie? Zajęło to kilka godzin, no ale to tam nie, nikt nas nie gonił, więc to nie jest najważniejsze, żeby tam szybko i byle jak i coś połamać. Wszystko zostało ponumerowane i tak dalej, żeby wiedzieć jak składać. No niestety takie spaghetti tutaj jest. No ale myślę, że dobra opcja zdjęcie zderzaka. To jest tylko 6, 9, 10 śrubek, no i pas. No to bez przesady, nie? Także to taka sytuacja. To wszystko ładnie, czyste było, jak nowe. Thank you.
Thank you.